Yo, siemano, ja jestem Josh from Gaming. Witam w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj unboxing lokomotywy z Pico, a konkretnie jest to Siemens Eurosprinter ES64F4. Jest to lokomotywa należąca do PKP Intercity. Raczej nie należąca, należona do MRCE, Dispolog znaczy się, ale jest leasingowana przez PKP Intercity, czyli pożyczona. No i dobra, więc dzisiaj otwieramy ją sobie, otwieramy pudełko, wyciągamy. No i mamy tutaj lokomotywę. Samą lokomotywę. Tutaj takie pudełko, a w środku mamy lokomotywę. Wyciągamy delikatnie i ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić, bo to jest bardzo delikatne. Dobra. Obchodzić się trzeba by z tym bardzo delikatnie. Więc nie dziwię się, że to jest dla minimum 14 lat. Kontynuuję, widzę, że ma kabinę nawet. Niestety moja kamera nie... ciężko jest złapać ostrość. Po prostu kamerka do komputera, którą mam, jest fatalna. Nawet powiedziałbym przestarza, bo jest to Logitech Pro Webcam 9000. Stąd zawsze miała taką słabą jakość. Będę musiał się zastanowić nad kupnem lepszej kamerki, która no będzie lepsza. O, złapał już trochę ostrość. Lokomotywa S64F4. Oczywiście Siemens jest to. No i tak. Mamy tutaj PKP Intercity, MRCE. No i oczywiście ten. Pantografy. Jest to lokomotywa wielosystemowa, która sobie może jeździć prawie po prawie całej Europie. LZB. Tutaj z tego co widzę, to jest LZB 189-154-8, czy jest to E189. No i może wjeżdżać do Niemiec, Austrii, Czech, Rumunii. Na Słowację, na Węgry, w Polsce. Do Serbii jeszcze może wjeżdżać. To jest chyba Serbia. No to dobra. Klas Dispo, klas 189. No to jest S189. Poznam się na tych oznaczeniach. Kabinę ma także lokomotywa i ten. Pantografy sobie można podnieść. Oba oczywiście pantografy z obu stron można podnosić sobie. I tak. I co jeszcze mamy? Odłożę ją tutaj obok. I co jeszcze mamy w pudełku? Pudełko jak wyciągniemy. To mamy instrukcję także do lokomotywy. Electrolog BR189. To jest nic innego, instrukcja obsługi lokomotywy. Całe papiery. Tak. Całe jakieś papiery, które nie wiem co tam oznaczają, po chińsku napisane coś. Angielski. To w kilku jest ten w językach. Angielski, rosyjski, czeski. Niemiecki, chiński czy japoński, nie umiem rozróżniać tych języków. Ale po hiszpańsku i po włosku jest.
Jak ktoś może co to znaczy, to niech pisze. Ale po polsku to tutaj nie ma, chociaż... A, jest coś części zamienne. Ale no tutaj to ma... No, nie, dalej... A, jest. Części zamienne z programu standardowego. Dobra. Nie można wgrać dodatkowe dekodery typu dźwięk, chociażby. Inne rzeczy. Jest naprawdę w wielu językach. Tutaj jest schemat lokomotywy. Instrukcja obsługi, jak rozbierać. Tam takie rzeczy. Jak zmienić koła. No i mini katalog z innymi pociągami. Dostajemy. Zestawy startowe, smart control i tam takie. No i pokażę już, co my tutaj mamy. Rozwinę go najpierw. I mamy tutaj naprawdę sporo lokomotyw. Cen nie mamy, ale tak, są zestawy. Mam ten z husarzem, mam. Tak, mamy tutaj Personenwagen X-Wagen, ET21 mamy, BR120, Gegara mamy, tylko że w wersji niemieckiej, BR642 to jest Siemens D-Zero w wersji spalinowej, jakiś tam mamy austriacki, niemieckie różne, Postwagen, czyli wagon pocztowy. Lekcja niemieckiego. Ja mam w sumie spoko nauczyciela od niemieckiego u siebie. No, nauczycielka od angielskiego też mam naprawdę spoko. Tutaj tory nawet mają. Jakie ten... budynki. A także co tam można kupić? Pico. Wszystko jest. No i dobra. Teraz czas na test lokomotywy. No dobra, więc to jest moja testowa platforma. Zaczynamy. Oczywiście już tutaj ten analog już Pico jedzie. Piękne światełka nad świecą. No pięknie. Pięknie. No dobra. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć, cześć, pa, pa.